Witam wszystkich ludziska w kolejnym odcinku. Kontynuujemy eksplorację, tak jak pamiętacie ostatnim razem. Porozmawialiśmy z kilkoma ludźmi, okradliśmy trochę kopalnie. Ruszamy dalej na poszukiwanie skarbów, i wzbogacania się i wykrywania jakichś zadań, zdobywania doświadczenia. Jest tutaj coś pewnie nie, ale co tam, pójdziemy tędy. Nie musimy tam schodzić drabinką, bo jak widzicie, tam jest drabinka. O, jest świątynny strażnik. O! Ale akrobatyka się przyda. Naprawdę. I trzeba w nowym obozie się jej nauczyć. Tak, pewnie masz rację. O, Cornabar. Co możesz mi powiedzieć o pełzaczach? Te bestie muszą mieć gdzieś tutaj swoje gniazdo. Gdyby udało się je znaleźć, moglibyśmy wytępić je za jednym zamachem. Co może... Nie to, chciałem koniec. Niech śnią. Zapisz. Dobra, tu mam. Okej, tutaj. Nie wiem. Nie wiem, czy dostanę doświadczenie, jak pełzacze podprowadzę po nich. To są trzy pełzacze. Więcej, bo tam trzeba się iść. Okej, na razie z nimi nie będziemy tutaj zadzierać. Więc chodźmy dalej. Co do pełzaczy. Faktycznie, jest tutaj gniazdo, znajdziemy je. Oni nam będą też potrzebni. Tu jest strasznie, chyba nie to, czy nam powie, żeby iść, czy nie iść, pozwoli, czy nie pozwoli. Ale piekielnik zawsze dobra sprawa, żeby ten coś kupić. Gorzki chleb tym bardziej, bo droższy. Rzucę ziele. Wiem, że kawałek można przejść, albo można też chyba podprowadzić pełzacza tutaj. Tak, jestem straszny. Czekajcie chwilkę. Jestem straszny, jeśli chodzi o zapisywanie. Bo naprawdę tutaj nie można zbytnio tego bagatelizować. Tak jak podobno, że tam są... Jest jeden na pewno, powinny być dwa. To jest jeden, okej. Okay. Właśnie to jest ta mocaria, widzicie? Widzicie tam takie coś leżące? Czekajcie. Może przybliżę? Nie. Takie małe tam leżące? O, są dwa, dobrze pamiętam. To będzie nam potrzebne do zadania w późniejszym etapie, ale wtedy to już sobie bez problemu z pełzaczami poradzimy. Nie wiem, czy ta eksploracja będzie długa, czy też nie. I mam nadzieję, że mi nie wywali. Czyli wywali, nie zawiesi się. Jak będę chciał wyjść z kopalni. Sorry za takie przycięcie, ale chciałem tam się rozejrzeć. A mam taką tendencję, już pewnie zauważyliście. Wow, 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 wow. Hold, halt, halt. Tam by się przydało dostać. Czekajcie. Okej, zapiszmy, bo mogę skoczyć tak, że się zabiję, a tu można chyba podskoczyć. A się zdaje, że coś takiego można było zrobić. Jeszcze spróbujemy z dwa razy. Jeśli nie uda, to trudno. To jeszcze nie są trudni przeciwnicy, bo to są zwykłe pełzacze. Bo oczy są tego innego typu. Chyba, że można skoczyć, ale nie wiem, czy bez akrobatyki mi się uda. A, udało się, dobra. No jest, napój zdrowiający, o którym mówił. Kilof i bryłka rury. Skąd bym w ogóle wiedział o tym? No. Napój uzdrawiający, no coś się... No na pewno mu nie powiedział, musiał przyjść. No, może ktoś powiedział. Więc... Są coś wartego uwagi? Zapisz. Ach. Prawie nam się udało. A jak nam się teraz nie uda, to poczekamy, aż będziemy mieli akrobatykę. I wiecie co, ludziska? Zapomniałem włączyć tego stopera. I czemu mówię, co to jest ludziska? Okej. Okay.
Dobra, nie uda nam się. Bynajmniej na razie, ale z akrobatyką to już jest o wiele łatwiej. Łatwiejsze skakanie. Już i tak skaczemy na nie wiadomo jaką odległość, jak widzicie. Przydałby się tam. Dwa pełzacze co do ciebie. Mam jakieś kopiec rudyszka, że nie można go wziąć. Jest to ktoś, z kim można porozmawiać? Kopacz. Myślałem, że jak łysy, to można porozmawiać. Mamy dużo wytrychów. Trzeba będzie z nich zrobić użytek. Kopacz kolejny. Co tu robisz? Poluję na pełzacze. Możesz mi opowiedzieć o sposobach polowania na pełzacze? Przy łowach na pełzacze obowiązuje tylko jedna zasada. Gdy jakiegoś zobaczysz, rzuć się na niego czym prędzej i spróbuj go zabić pierwszym ciosem. Walcz bez strachu i zabijaj bez litości. Dokładnie, im szybciej, tym lepiej. Chyba z tym kopaczem. Niech nadejdzie przebudzenie śniącego. Kopacze. Z całym tym można handlować. O, wąż, właśnie. Z wężem. Podobno jesteś chudnikiem. Widzę, że bystry z ciebie chłopak. Podobno przetapiasz tutaj część wydobytej rudy. Kiedyś przetapialiśmy tutaj cały urobek. Ale Gomezowi i magom nie bardzo się to podobało. Siedzieli tu tygodniami, badając rudę i wszystko dookoła. Wężyli wszędzie i wtykali swoje szlachetne nohale w rzeczy, o których nie mieli pojęcia. W końcu poprzestaliśmy na przetapianiu części urobku. Magowie więcej się tu nie pojawili. Możesz mi dać trochę rudy? Jeśli dasz mi coś w zamian. 750. Ale pięknie. Mogę cię sprać? Oczywiście bym każdego bił. Kurde, nie mamy co... No dobra. Kula ognia. No niby się magiem nie będziemy parać, ale zawsze... Lepiej mieć niż nie mieć, chociaż... Nisty pocisk, kula ognia, światło. Światło nam się przyda. To nie... Całe mięso, jagody... 10. Gorzki chleb mi chyba nie będzie potrzebny. Jabłko też nie. Wiecie, potem przyjdziemy z tymi skórami. Ze skórami. I zrobimy to tak, będę miał skóry jakieś, czy cokolwiek, to ja przyjdę tutaj sam, nie? Nie będę was tego zamęczał. To dopiero jak zbieramy jakąś odpowiednią ilość skór. Dobra, 123 bryłki rudy. Okej. Tak jak mówiłem, każda ilość rudy się przyda. Chyba tu można wejść i coś znaleźć, tylko trzeba uważać na pełzacze. Widzicie, co bliższą broń to zebrali, nie? Jestem kierowcą. O, tam jak jest ta drabina. A, leci. Kurde, nie. Nie, uciekaj! Run! Run! Pokażcie, na co was stać. Ło, matko! Ale że mnie rozrabiał. Odczep się ode mnie! Wstrętna bestio! Właśnie co za skurwiel się do mnie przyczepił, zapraszam w poruszenie. No, mówiłem, są potężni, nie? A, nie mogę spełzaczy tych zbierać rzeczy. Ale przynajmniej nam oczyścili droga. Tam pamiętam, że coś było. Tylko też minus taki, że straciliśmy spełzacze, z których mogliśmy coś zyskać.
Czemu nie mogę? A, już mogę. Coś się zlagowało. O, trzeba do tamtego się o potrawkę z chrząszcza odezwać. Niby niewiele, ale zawsze coś. Dobra, tam widzę jeszcze jeden został. Też go podciągniemy tutaj pod strażników. Czekajcie, spróbujmy. Dobra, uciekaj! Tak jak wiedziałem, tak jak pamiętałem. Wow, nie mamy z nimi szans. Oni nie mają szans ze strażnikami świątyni. Jeszcze gdzieś słyszę. Aha, przyszedł. Kurde, mógłby któryś zginąć. Oczywiście nie straży świątyni. I chyba nie jest możliwością, żeby oni zginęli, bo są potem nam potrzebni. Do zadania. No dobra. Zrobił to tak. O. Będzie przecież w ciemnościach chodzić, nie? Trochę strzał pozbieramy. I to jest sposób na tego, eksplorację tam akurat... tą część jaskini, nie? I tu za dużo nie zdobędziemy, bo tu będziemy jakiś pierścień, z tego co pamiętam, jakieś siły, czy zręczność, coś w tym stylu. Pamiętam, że jakiś do statystyk fizycznych, w cudzysłowie oczywiście. To jest przynajmniej jakiś pierwszy zasz pierścień, tak? Czy do obrony. No, dobrze pamiętam. Biedaczysko. Pierścień jest. Tak, nie mam kilopa i mogę wydobywać. Czyś tak właśnie nie da wydobyć, jako wydobyć. Po prostu bym w to walił i walił. Wiecie, jeszcze mogliśmy to na szybko zrobić. Ja zobaczymy. O, do zręczności, czy dobrze pamiętam. No i sporo warto, 160, nie? No, hop. Głowa mi się pali, głowa mi się pali! Dobra, piekielnik. Więc wiecie, już dla samych tych... Dla samego tego pierścienia już warto było tutaj taką akcję urządzić i zostać. Oczywiście nie zawsze muszą być takie chętne, żeby za nami polecieć, ale widzicie, tutaj nie ma szans, żeby pokonać strażnika świątynnego. A czy że nie ma wcale? Jest! Nie są tacy mało silni, szczególnie po tym, jak my trochę zdobędziemy na tym, na sile. Tylko właśnie nie wiem, czy oni nie są tego, nie mamy trybu God Mode włączonego. Może tak też być. Tak samo potrzebni do drugiej, no dalszej części zadania, no to wiecie. Ej, do widzenia. Dzień dobry, do widzenia. Ewentualnie strażnik zginie. Co bym się akurat cieszył, bym parę rzeczy zdobył. Ej, jestem tu. No wracać, nie po to was tyle ciągnę. Nie pamiętam, co coś tam było. Naprawdę, już nie pamiętam tych sieci jaski. Wiem, że za tą główną bramą... Czyli główną bramą. To jest taka główna odnoga jakby zamknięta. To jest całe gniazdo. Już wiem, spoiler, nie spoiler. Czy co nieco będziecie wiedzieć? Pomalutku. No tak, one są skupione na mnie. Więc nie ma szans, żeby ci poginęli, tak? Okej, okay. Trzech kolejnych. Tylko, że zdobywania łusek to nas uczy Wilko, ja dobrze pamiętam. Gdzieś około 4-5 rozdziału. Dzięki niemu będziemy mieli jedną z lepszych zbroi. Zbroi. Zbroi, zbroi. Jest takie słowo jak zbroi?
Nie, raczej nie, zbroi. No, no. Już widzę, że coś tam leży. Tak, pełzać jest, ja sobie zbieram rzeczy. A co sobie będę? Okej, to postaramy się tak po części pozbierać. Oj, ale mnie trafił paskudnie. A już tak blisko było. Ja chcę te rzeczy. My je zdobędziemy. My je zdobędziemy. Zobaczycie, zdobędziemy. On ma tutaj dotąd blokadę. Nie może wyjść. Jeden chyba musi zostać. Żeby nie było tak prosto. Dziwnie trzeba tą pochodnię, czy nie? Kurde! Znowu! Bo ten łomotacz by się przydał, bo chyba on jest lepszy od miecza. I byłaby chyba jedna z lepszych broni, jaką byśmy mieli na początku. Właśnie za blisko, jak jeszcze obok niego stanie. Nie, ostatni raz próbuję, jak się nie uda, to trudno. Fuck shit. Nie no, nie mogę, ja chcę tą broń. Kurde! Dobra, przyjdziemy po nią później. Wczytaj. Nie ostatni zapis, co ja wziąłem, ludziska, sorry. Ech, ale wiem, że się dało ją zdobyć. Nie ma mikstury szybkości? 3 punkty zręczności brakuje, okej. Okay. O, z łuku, pięknie. Wow. Ja pierdyka. Teraz się ruszył za mną. Ale przynajmniej go z łuku muszę pociągnąć, to jest dobrze. Łuk jest jedną z lepszych broni też na początek. Boże, jeszcze nie umiemy strzelać z łuku. Porządnie. O, ruszył. W końcu jakieś doświadczenie zdobędziemy. Chyba, że poleci za nami aż na początek. Więc widzicie, ludziska, nawet mogliśmy tego, powystrzeliwać je i zdobyć jakieś doświadczenie. Nie pamiętam, jak się doświadczenie zdobywało. Z 80 punktów doświadczenia. Dobra, nie ryzykujmy. Nie, 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 biegnij. Huh. Przyspieszenie mam tragiczne. Ewentualnie wam wytnę, jeśli to będzie za długo trwało, ale ja naprawdę chcę tą broń. Mi się zdaje, że można by właśnie było tutaj podciągnąć, no. Kurde, zwiał. Ostatni. A nie, 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 zwiał. Jest, walka. Czym to będzie? Dobra, to wy się tu bijcie. Widzicie? Strażnik nie ma szans z nim. Może zginie. Mam nadzieję, że strażnik zginie. Wiem, jestem wredny, ale przynajmniej rzeczy zdobędę. Aha, dobra. Popolnie nie mogę podnieść. Okej. Okay. Ale nieważne, broń zdobędziemy.
Będziemy się chyba trochę w siłę podpakować. Że nie wiem, czy takiej broni byśmy też nie zdobyli po tym obozie, zabijając, pokonując, nie zabijając. Nikogo byśmy nie zabili oczywiście. Zapiszemy pod dwójką, nie pod trójką, jakby coś nagle źle wyszło. Coś tu jeszcze było? Czyli dobrze pamiętam, że na początku gry można było jakoś ten, łomotacz zdobyć. Czy na początku gry? No tutaj, w tym momencie, widzicie? Jakie obrażenia? Proszę, brakuje mi 6 punktów siły. Będzie trzeba pod tego, podszkolić się albo pierścienie zdobyć. Poczekajcie chwilę. Nie! Przeszkadzasz! Już jestem ludziska? Ech, jak zwykle nic nie idzie po mojej myśli. Miałeś zginąć, ale chyba miał... A, nie, miał Goldmund. Czemu nie zginąłeś? Miałeś zdechnąć. Za przeproszeniem, jestem wredny dzisiaj. Dobra. Ale fajną broń zdobyliśmy, więc nie jest tak źle. Jeszcze pójdę wam pokazać, co tam jest. Pokażę wam tą główną mapę, może z kimś pogadamy i opuścimy kopalnię. Na tym pewnie zakończymy odcinek, bo mi się pewnie znowu zawiesi przy wyjściu. Tak, on nie pracuje, bo właśnie potrzebuje tego, co wam pokazywałem tam wcześniej, czego my teraz nie zdobędziemy, bo inaczej zginiemy prosto, łatwo. Nie prosto, tylko łatwo. Piekielnik, piekielnik. Myślę, że cię zregenerował, czy mi się zdawało? Nie, może ruch ręką taki tego. Kopacz. Tu będzie jeszcze jeden z imienia strażnik, ale on tylko po prostu będzie po to, żeby nam potem otworzyć bramę. Gdzie jest właśnie to główne gniazdo, ile się nie mylę. Chyba, że to główne gniazdo było tam, gdzie byli tamci. Też jest taka możliwość. O, to jest ten strażnik. Askan. Jak leci? Pójdzie. Tak długo, jak nikt nie będzie próbował otworzyć tych drzwi, nie będę musiał wdawać się w bójki. A co jest takiego szczególnego za tymi drzwiami? Pełzacze. Wielkie, paskudne pełzacze. Całe mnóstwo wielkich, paskudnych pełzaczy. Taki duży, a boi się robaczka. Kopacz, kopacz, kopacz. Coś na górze jest ciekawego? A tu taki... A tu nie ma wejścia. Strażnik. Tak, ostatni odcinek wyszedł długi, ten będzie trochę krótszy pewnie. Ale coś mi się zdaje, że znowu będzie ten sam problem. Albo takie coś. Nie no, nie wierzę. Nie wierzę, co ja zrobiłem. Dobra. Nie było tego. Dobra, teraz stąd wychodzimy. Już tam wam nie muszę pokazać, że tam nic nie ma. Widzieliście, co tam było. Żaden ork nie wolnik nie pracuje, bo nie ma tego koła zęba, tego co tam leżało, co wam w zeszłym odcinku pokazywałem, czy ten? Już sam nie pamiętam. Ja jeszcze pamiętam ludziska, co robię. Co takiego wyczyniam. I teraz gdzieś miałem iść, wracając... A, już wiem. Sprawdzić, czy mogę tam tego zlać. Co nam tak bruździł, że chcieliśmy go wydać. I zabrał mi 120 bramek rudy. 100 rudy z powrotem. A tak, też już walczyłeś? Jakim cudem walczyłeś? Jeszcze nie było nic chyba do walki. Dobra, nieważne. Kurde, mnie kusi, żeby tamte pełzacze podciągnąć. Dobra, poczekajcie, ludziska, zapiszemy oczywiście i zobaczymy, co się stanie. Od razu wiedział. Nie, bo to jest dłuższa siedzibka. Aha, tu już wiemy, co się stało, dlaczego tamten chyba walczył. Bo tu, jak pamiętacie, było pełno pełzaczy.
bo nagle na pewno nie wyparowały. Jeszcze raz zapiszmy. Weźmy pochodnie. Nie mikstura, pochodnia. Wiecie, plus dla mnie, bo mogę spokojnie przeeksplorować i zdobyć przedmioty, jakie tu są. Run! Matko Boska, już myślałem, że mnie chapnie. Dobra, jakiś pierśni mamy, bardzo się cieszę. Ten za nami nie biegnie, okej. Okay. Chcę się dowiedzieć, czy tam coś jeszcze było, bo jeszcze naprawdę nie pamiętam. Co za pierścień? Siły? Nie, prawdopodobnie. Ale lepszy taki niż żaden. I tak go sprzedam, bo nam nie będzie to potrzebne. Czekajcie, będzie nam potrzebne? No nie, chyba taki słaby nie. No chodź. Inaczej cię zmuszę. Aha! Chciałeś! Faktycznie zaatakowały ich. Nie było kopacz, żeby przeżył. Jest to naprawdę musiała być potyczka. Coś, jakaś akcja na dole musiała wywołać... Musiała wywołać tego. O, strzałę w ręku trzymałem. W sumie takie błędy się zdarzają i lubiłem tak zawsze biegać ze strzałą. Sorry ludziska, chyba mi się przez przypadek Fraps wyłączył. Już jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że... dane wcześniejsze się nie uszkodziły. A i tu można było zeskoczyć, no to już wiem jaką akcję, co za reakcja się wysłuch się, co za reakcja się wcześniej stała. A wiem co się stało, bo... Ale to i tak wiele nie straciliście, bo akurat przy zapisie. Co się stało? Więc tylko jedyne, czego nie widzieliście, to jak zapisywałem grę. Chyba to, że pełzacze podsyłałem, to chyba nie jest jakiś problem, żeby się stąd dostać. Znaczy wydostać, zdobyć przedmioty, no co ja przegadam. Po drabince, hop hop. Iść tamtego pobić czy nie? Jak zdobędziemy. Jak będziemy mieć więcej siły do walki, to wtedy to zrobimy. Wtedy też strażników pobijemy i w ogóle. Na razie jesteśmy słabi, jak nie wiem. Trzeci poziom, brak gildii w ogóle. Przynależności nie jesteśmy nawet tym. Podstawowym, nie wiem, strażnikiem świątynnym, czy... Nie, nowicjuszem, czy cieniem, czy... Szkodnikiem. Dobra, to ruszamy do wyjścia. Tutaj nie będziemy z nimi gadać. Z Rejkiem też nie potrzebujemy rozmawiać. Zapiszemy i coś mam przeczucie, że mi wywali, zawiesi się gra. A jak nie, to będę szczęśliwy. Oczywiście ludziska, że się zawiesiła gra. Ja już to widzę, nie muszę dalej nic robić, więc dziękuję wam serdecznie za uwagę w tym odcinku. Skończyliśmy eksploratowanie kopalni, jeszcze tutaj wrócimy oczywiście na późniejszym etapie, ale to będzie jakieś dwa rozdziały chyba, w trzecim rozdziale, coś w tym stylu. Więc dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym. Cześć wam wszystkim i pozdrowienia. Mam nadzieję, że nic się nie stało takiego dzisiaj. Z plikami. No hejka.